Koncert inaugurujący działalność Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej odbył się 17 lutego 1915 roku. Ale jeśli myślicie, że miało to miejsce w budynku za moimi plecami, to nic bardziej mylnego. Koncert inauguracyjny odbył się w Teatrze Wielkim. Nie, ale to też nie tutaj. Dawny Teatr Wielki znajdował się przy ulicy Konstantynowskiej, dziś ulicy Legionów. I to tutaj rozpoczyna się historia naszej filharmonii. Kiedy jednak Łódzka Orkiestra Symfoniczna zagrała w budynku, który znamy z dziś? Miało to miejsce 13 maja 1915 roku, więc zapamiętajcie, rok jest ten sam. Był to wtedy ich piąty koncert, a budynek wtedy nazywał się Łódzki Dom Koncertowy. Rok 1915 to czas I wojny światowej. Wtedy to nasza orkiestra znajdowała się pod protektoratem Karola Wilhelma Scheiblera juniora. Wielka wojna dobiegła końca. Dzierżawcą domu koncertowego został Alfred Strauch. Postać kluczowa dla tej instytucji w okresie międzywojennym. Jednak zanim skupimy się na naszym bohaterze, musimy dowiedzieć się, kiedy Łódzki Dom Koncertowy stał się filharmonią. Było to w 1921 roku. Wtedy to gmach uzyskał nazwę Filharmonia. Filharmonia. Z J na końcu. Więc jeśli ktoś napisze Filharmonia albo powie Filharmonia, to nie śmiejemy się, a doceniamy znajomość historii. Mamy już więc naszą filharmonię. Teraz czas na bohatera. Kiedy nasza orkiestra obchodziła dziesięciolecie swojego istnienia w 1925 roku, Alfred Strauch stwierdził, że z dzierżawcy chce się stać pełnoprawnym dyrektorem Orkiestry Filharmonicznej w Łodzi. To jemu łódzcy melomani zawdzięczają wielkie nazwiska w repertuarach tamtych czasów. Już w 1930 roku udało mu się z estrady Filharmonii przesłać pierwszy sygnał radiowy. Audycję transmitowano na cały kraj, a na jej łamach odbywał się wielki zjazd towarzystw śpiewających z całego województwa. W organizowanym wtedy konkursie wzięło udział ponad 1500 wykonawców. To nie jedyna ciekawostka związana z funkcjonowaniem filharmonii w tamtym okresie. Zdarzało się, że estradę najbardziej prestiżowej sali w Łodzi wypożyczano na walki bokserskie. Rozrywka ta budziła ogromne zainteresowanie, dlatego też inne przybytki kultury zdecydowały się pójść tą samą drogą, na przykład teatr powszechny. Na naszej estradzie pojawiła się też muzyka jazzbandowa. Wszystkie te zabiegi miały na celu podreperowanie budżetu w czasie trwania światowego kryzysu gospodarczego. Zabiegi te jednak nie uchroniły Alfreda Strauch'a od pogarszającej się sytuacji finansowej. Aż w 1934 roku, na chwilę przed wielkim koncertem pierwszego mediolańskiego tenora, Alfred Strauch odebrał sobie życie w galerii gmachu Filharmonii. Tragiczny finał tak ważnej postaci dla naszej instytucji. Sytuację dodatkowo pogorszyło to, że orkiestrze filharmonicznej wyrosła konkurencja w postaci Orkiestry Związku Muzyków Chrześcijańskich. Rozwiązanie tego problemu przybyło w 1938 roku w postaci, a dokładnie osobie Tomasza Kiswetera, który zdecydował się połączyć obie orkiestry, jednak wybuch II wojny światowej przerwał działalność muzyczną w naszym mieście. Budynek przy Narutowicza 20 był zdewastowany, dlatego też 15 czerwca 1945 roku w salach kina Bałtyk zainaugurowano pierwszy powojenny koncert. Dopiero po 3 latach orkiestrze udostępniono odrestaurowany gmach przy ulicy Narutowicza. Spośród dyrektorów artystycznych trzeba wspomnieć o Henryku Czyżu. Jego 12 sezonów w Filharmonii w latach 1957-1960, jak i 1972-1980 przyniosły realizację wielu transmisji radiowo-telewizyjnych, wiele podróży artystycznych, jak i wystąpienie w programach Nie taki diabeł straszny czy I co dalej? Laureacie. To pod jego batutą po raz ostatni w Łodzi wystąpił Artur Rubinstein. Zrezygnował z funkcji dyrektora ze względu na cały czas odkładaną budowę nowego gmachu Filharmonii. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że budynek przy ulicy Narutowicza znajduje się w fatalnym stanie. Krąży nawet anegdota, że muzycy przychodzili na próby w kasku, tak troszkę w formie żartu, ale też troszkę z obawy o swoje życie i zdrowie.
1974 roku rozpisano konkurs na nowy gmach Filharmonii. Wygrał wizjonerski projekt Witolda Milo. Forma budynku była bardzo ciekawa i nowoczesna. Miała stanąć w parku Sienkiewicza. Filharmonia! Filharmonia! Ale tu nic nie ma. Do boju o nowy budynek dołącza w 1981 roku Jerzy Lanzendorfer. Tworzy on Społeczny Komitet Budowy Filharmonii Łódzkiej. Pisze list do prezydenta, a przy ulicy Piłsudskiego zostaje ustawiony kamień z napisem: w tym miejscu zostanie utworzony nowy gmach Filharmonii Łódzkiej. Ruszają koncerty, na których zbierane są pieniądze, a ich cel jest tylko jeden – nowy budynek. Mija 10 lat, a budynku jak nie było, tak nie ma. Patronem Filharmonii zostaje Artur Rubinstein, ale nawet na ten gest władza pozostaje niewzruszona. I tak po koncercie 28 listopada 1987 roku po ekspertyzie zdecydowano o zamknięciu gmachu. Estradę spowił mrok. Za tymczasową siedzibę Filharmonii Łódzkiej władze miasta przeznaczyły budynek przy Piotrkowskiej 243, Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Mamy jednak powrót w wielkim stylu. 10 grudnia 2004 roku otwarto nowy gmach Filharmonii, zbudowany w miejscu starego. Zdobył drugą nagrodę w konkursie Budowa Roku 2004 oraz nagrodę SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych za rok 2004. Budynek, którego projektantem był krakowski architekt Romuald Legler. Sala koncertowa posiada ponad 650 miejsc. Pod nami, w podziemiach, znajduje się sala kameralna, która jest w stanie pomieścić ponad 120 osób. Dla gościnnie występujących artystów są specjalnie przygotowane pokoje hotelowe. Ale to nie wszystko. Nie możemy zapomnieć o naszych niepowtarzalnych, wspaniałych organach barokowych, jak i romantycznych. Jest to ewenement na skalę światową. Jeśli chcielibyście poznać więcej historii oraz ciekawostek na temat budynku Filharmonii współcześnie, napiszcie o tym w komentarzach. I nie zapomnijcie śledzić nas na wszystkich social mediach.